Sprawa bezpieczeństwa Polski, sprawa bezpieczeństwa Polek i Polaków jest sprawą fundamentalną, jest sprawą zasadniczą i w tej sprawie naprawdę powinniśmy się wznieść ponad polityczne podziały i jednak dążyć do tego, żeby prowadzić taką politykę, która nie będzie cały czas krytykowana. I jak ja tutaj słyszałam te przepychanki między Platformą a PiS-em, co myśmy zrobili, a czego myśmy nie zrobili, co powinno być zrobione, to powiem szczerze, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Polek i Polaków to nie jest dobra sytuacja. Jednak we wszystkich krajach rozwiniętych demokracji sprawa bezpieczeństwa kraju to jest taka sprawa, że naprawdę podziały polityczne przestają mieć znaczenie. I dlatego też Lewica uważa, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, trzeba przede wszystkim być w partnerstwie ze wszystkimi stronami. Nie można być tylko z jednym sojusznikiem, prawda, jak Stany Zjednoczone, ale również Unia Europejska jest naszym niezwykle ważnym sojusznikiem i nie może być albo, ale i do tego bardzo serdecznie zachęcam, żebyśmy się jednak w tej sprawie dogadali i żeby była zgoda i żeby ludzie w Polsce czuli się bezpiecznie.